Dzień dobry! Dzisiaj testujemy sobie dwa zestawy sylwestrowe, które już były. Ze względu na to, że to jest od Tropika, jest to, nie można powiedzieć nowość, tylko są to wyroby świeże, kiedyś jest to mam staruchy. Zobaczymy, czy te wyroby świeże, coś co wam pokażę. One kosztują do 30 zł, chyba 25 i 28 zł. Specjalnie dla was sięgnąłem je na Pirohita, bo twierdziłem, że chyba te zestawy jako jedyne jakiś z sobą poziom reprezentowały. I teraz tak, to na pewno się zmieniło, bo nigdy z tym przypominam, żeby zestaw sylwestrowy był z czymś takim rozkładanym. Rok produkcji 2018, gramatura 97,8, kod produktu TA53. I tak na szybko, co my tu mamy? Mamy cztery rakiety, różdżkę Harry'ego Pottera, zimne ognie, dwa motylki, dwa razy dwie paczki bączków po trzy sztuki, dwie paczki diabełków i kratlingowe kulki, czyli mamy tu dosłownie wszystko oprócz jakiegoś małego, tandetnego wulkaniku. I tyle. U ciebie co jest, Kaczorku? U mnie to jest zestawik, który ma w całości gramów neku, już mówię, 67 gram około. I w tym zestawie otóż mieści się trzy rakietki, z czego i jakieś dwie mniejsze rakietki. To chyba jakieś piszczki, są tu jakieś bzyczki. Rzymski ogień. Rzymski ogień, chyba to motylki, diabełki, petardki, takie do zestawu sylwestrowych. No i konfetti. To jest ten prankster, zestaw prankstera. Prankstera zostaje. Czyli podchodzi i pum! Dobra, więc... Ciekawe jest tak ten rakietek, takie małe z tymi pszczółkami, czy one jakieś iskierki, pierdzi. To zobaczymy po prostu na polu widelnym, a więc widzimy się na dworze. Co, jakiś tam ciekawy widok? Coś tam zauważyłeś? Robimy unboxing. Ja nagrywam ten, Kaczor nagrywa drugi. Rakiety. Sorry, muszę stanąć tu, bo mi słońce razi. O. Rakiety, zostawimy sobie na późniejsza. Space Blue. Chociaż kusi, ale widno jest strasznie. Jest zieloniutko, mokrutko, nic się nie zapali. Dobra, mamy tutaj dwie takie rakiety. Crazy Bears, czyli szalone pszczoły, muchy, nie wiem. Dobra, weźmiemy tak jak szpachla zawsze to robi. Na szpachle? Opa. Nie, to będzie głupie. To będzie bardzo głupie. Dobra! Odpalaj, nie dygaj. Tylko nie zadygaj uszku, nie bój się, kaczor. Powiem ci tak, poleciała bardzo wysoko, ale efektu prawie żadnego, nie? Którą sobie puścimy tam może. O, kamera. Ty, co tu wiosło jest? Wiosło. Takie pół wiosło. No. Dawaj! Takie w wodzie to ci powiem 0 na 10. Ale w powietrzu fajnie. Dobra, lecimy dalej. Co my tu mamy? Zestaw młodego prankstera. To jest zestaw młodego prankstera. Nie będę strzelał w kaczora, bo jeszcze drygnie i kamera fiknie. Kamera za druga. Bierzecie. Mówi, ziomek. Ziomek podchodzi. Co jest, Achmed? On, zobacz, tylko nie w oko, nie? I robicie mu taki. Alalala! A ziomek w tym momencie palpitacją serca. Takie niespodzianka. A potem tylko bierzecie portmonetkę. Jak ziomek sztywny, na flaszeczkę, portmonetkę mu oddajecie. Ziomek! Ziomek! Pyk, pyk! Dwa razy po pysku, wstawaj! Wstawaj, ziomek! To jest, this is prank, bro. No. śmieję się, mordy. Dobra. Mamy pszczółki. Nagrywamy za dnia, bo mamy tyle tego towaru. A wiecie, że kaczor jest raz do roku. Patrz, takie małe główienko. Takie małe główienko. Zobaczymy. Jestem ciekawy tego małego cuda, ale fajnie wyglądają. Musi przyznać, takie starodawne, małe, latające cudaki. Dobra, odpalimy sobie jedną sztukę. Powiem ci, że jak te takie fajne pierdziłki, to chociaż latają. Niektóre to czekaj, tylko... stanę tutaj, bo widzę, że słońce się odbija. Niektóre to tylko, wiesz, w miejscu zrobią bączka i tyle, a te to chociaż się uniosą do tej góry. Leć, dziecinko, leć!
co będzie, jak odpalę do góry nogami? Do góry nogami? Powiem ci, coś takie jak dla dzieci, nie? Taki pierdek. Taki pierdek. Takie 2 na 10. Raczej dzieciaki to będą miały dużo z tego frajdy, nie? O, coś tam sobie lata. Bezpieczne jedynie, co dzieciak sobie może paluchy poparzyć. Dobra. Tam mamy dalej. Diabełki to biorę dla córy. Cura, to masz jakieś, rzymski ogień i petardki. Tak, córa uwielbia te cebulaki. Cebulki. Założę sobie rękawiczki, bo dzisiaj dużo nagrywania mamy. No. Jest bardzo dużo nagrywania, a będą łapy czarne. Wiecie, kaczor przyjeżdża raz na rok. Muszę go tak wymęczyć, żebyście mieli chociaż parę odcinków z kaczorkiem, bo później będzie, gdzie jest kacorek, gdzie jest kacorek. W wolnej chwili możecie wbić na kanał Machony bez piny. Na Instagram Machony 6x9 oraz na kanał Kaczora, który wreszcie zaczął nagrywać filmy. Dobra, weźmiemy sobie teraz takie chińskie petardy. Stanę sobie znów, żeby nie było pod słońce. Dobra rada dla początkujących nagrywających, nie nagrywajcie pod słońce, tylko ze słońcem. Petardka jedna odpalana. Takie, choć się trochę... Cała petarda, widzisz? Aha, jest. Dobrze, że tego nie nagrałem. Czego? Co zrobiłeś? Jeszcze raz. Powiem ci, strasznie lipna. Raczej. Wiesz no. Bardziej dla dzieciaków ten zestaw jest. Ta była fajna. Bardziej zestaw dla dzieciaków, bo nawet jak jakiemu dzieciakowi taka wapi, nie daj Boże, wybuchnie, to nic za dużo się nie stanie. Ale jakieś dupnięcie tam, jak na taki paździerz, to ma. O, tutaj ktoś tytoniem się narkotyzował. Dobra, teraz polecimy na całość. Odpalimy dwie naraz, będziemy hardcorem. Rozwalimy system. Zmiana. Teraz kaczor. Jedziesz, dziecino. Teraz ja swoich, tak? Rzymski ogień na puls. A, no tak, że rzymski ogień został. No to kameruj, panie, kameruj. Uwaga, drogie dzieci. Gruby coś robi, czego nie powinniście robić. Pamiętasz, kaczor, nasz trik kiedyś to nagrałem? A. No, to nie, u mnie na telefonie to było najlepsze nagranie. Tak. Przynajmniej takiego błędu nie robisz jak pan Szpachla. Już! Koniec? Tylko jak kończy strzelać, to pamiętajcie, nie celujcie ani nie patrzcie na to. Jeśli już trzymacie w łapie, to nie trzymajcie za końcówkę. Tak. Bo może dupą wylecieć. Dobra, co my tu mamy? Na jednym filmiku jest tego przykład. Który ma 18+. No to dobra. Osoby poniżej 18 roku życia nie zobaczą. Dobra, co my tam mamy? Pokaż. Więc musicie na koncie ojca obejrzeć. No. Dobra, rakietki to na potem. Chyba jak ty, standardowo od motylków zacznę. No. Zimne ognie to chyba nie muszę pokazywać. Nie, no odpalisz wszystkie naraz, nie? Albo tam, nie wiem. A nie, dla dzieciaków nie chcesz to? Albo dla dzieciaków wezmę, dzieci będą miały lepszą frajdę. No dobra, zaczynamy od pana. Tu są większe motyle, tam miałem multum małych, tu są 2 duże motyle. Nie spodziewam się, żeby miał jakiś efekt. Ty kaczo, jakby tak podrzucić i tym złamanym śmigłem pierprznąć? Co? Podrzucić złamanym śmigłem, jep. A spróbuję. Dobra, ale to przy drugim, nie? Jak się zbije, tak wiesz, dziadu, spróbuj go, wiesz, ubić, nie? Jak muchę. O, dobra, będziesz musiał. Czyli mam go podpalić, podrzucić i go... Nie, podpalić, spróbuj, jak będzie się zbijał, spróbuj go tą łopatą walnąć. Okay. Kumasz, tacze? Tak jak... Też okulary by mi się przydały. A do czego ci okulary? O kurna, ty wiesz, że to jest tak... Dobra! Dobra, panie! To się rozdupi, mówię ci. Dobra, dawaj, dawaj. Tylko nie w moją... Dobra. Dawaj, refleks! Aż... Ja to, że... że tak zostałeś, że zaraz będę myśleć, że kastruję cię tutaj. Nie to, że ten motyl nie uciekł, to się śmigło połamało od samego efektu.
Aż mi się wiosło załamało. Dobra, dawaj coś kolejnego. O Jezu, to było dobre, jak się wiosełko załamało w pół. Klak, klak, crackling flowers. Bączki. Bączki. O, bączki mogą być dobre. Jakieś większe, bo 3 sztuki. Nie, to zwykłe takie, fajne, starodawne. Ja je lubiłem kiedyś za dzieciaka. Takie różowate, będą z takimi kręciołkami. Jaka cisza i spokój. Ty, patrz, naszą górkę już całkowicie zarosło, widzisz? W 2 lata i górki już nie ma. Bez kitów. Tu normalnie za 2 lata, jak tu nic nie zaczną robić, to będzie las. I będzie machony straszne zwierzęta w lesie. O. Nie wiem, czy go się powinno położyć, postawić. Nie wiem. One są fajne, długie. Fajne. Dawaj, a teraz pod wiosło dawaj. A, że pod to? No. To on będzie, on się nie... Dobra, podnieś. Podnieś i wiosłem przytkaj. Zobaczymy, co z wiosłem zrobi. Wiesz, o co chodzi? O. Nie chcę brzydko mówić, ale wiosło zapaliło. Zobacz. Widzisz? Mhm. Kaczor. Do butelki. Tak? No jak? One nie wybuchają, więc butelki nie rozerwie. Tutaj bokiem trzeba. No, to czyściejszy boczek. Reklamacja. Tak, dawaj. Produktu. Lokowanie produktu. Musisz, że będzie drillował? Będzie. Panie, no browara mi pan zbiłeś za 15 zł. Dobra, trzeba będzie to później ogarnąć, tylko niech wystygnie. Ty, jaki... Taki biały, nie? Dobra, dawaj, tam jeszcze no mamy bączki. No wiesz co, no musiałeś do butelki szklanej. No nie wiedziałem, panie! Jeju, następnym razem dobra, do skarpety! Dawaj. Tu jeszcze są jedne takie. Chyba nie do lubelskiej cytrynówki. Nie, to jakaś żubrówka, czy coś tam. O, tu są krakli banal, ja chcę jaja. Tylko tak staraj się nie rzucać, żebyśmy mieli potem mieli sprzątania. Dobra, crackling bale. O, wziąłeś se kadzidło. Podpal se. No i dobra. Pamiętajcie, dzieci, nie palcie czegokolwiek, szkodzi zdrowiu. Kaczor pali majeranek po babci. O, te kuleczki. One były stare, one pamiętam, to były stare kule. Jaki krótki ląd mają. Spróbuj tym podpalić. Ci powiem, ta zapalarka to taka jest 2 na 10 do podpalania. To takie... To jest takie przykre. Ta kuleczka też była taka przykra. A czy to są bardziej zestawy dla dzieciaków, nie? Tam miał już dłuższy ląd. Takie... Ale jest tych kulek! Dawaj, kaczo, tak rzuć, że w powietrzu, diabła. Ty to masz rzut. Takie ci powiem... Dupki nie urywa. O, pik. 4K tak oso się nie gubi, jak Full HD zauważyłem. Może przez to, że jest tutaj 60 klatek. Rzuć do wody. O. Ktoś tam próbuje, ale nie może. No, dziś powiem, to ten... Te zestawy można ocenić, jeśli chodzi o te pierdoły, to takie dla dzieci są, nie? Do zabawy, bo tak dla dorosłego chłopa to człowiek się nie wybawi, nie? Ale dzieciaki będą miały frajdę jak najbardziej i za bardzo nic tutaj krzywdy nie zrobi, oprócz tych dużych rakiet. Tak skaczą. Kurde, myślałem, że zdążył się. Coś mam jeszcze? Mhm. Cebulę to zabieram. Tu są jeszcze te. O, różka Harry'ego Pottera jest jeszcze. No jest tu. No, cebulki to zabrałem, dla młodej będę miał. O, cebulki będę miał. U mnie dzieciaki to mają frajdę z cebulek. Biją się normalnie o to. Dobra, dawaj.
Jaka cisza, słuchaj, aż ptaszki śpiewają. A my straszymy zwierzęta, kaczo. My straszymy zwierzęta. Życie. O, dawaj do wody. Albo połóż na tym plastiku, zobaczymy, czy się sturla od kręcenia. Tylko tak, żeby nie spadł. O. Zobaczymy, czy się zdrilluje. Teoretycznie powinien się zdrillować nawet. Widział, miałeś jeszcze chętkę uciec do góry. Kaczorkowi się to spodobało. Ten był zarąbisty, a jaki ślad po sobie zostawił? Jaką sznytę zostawił? No. Ten był dobry. Jak dziewczynka żeś rzucił. Motoróweczka. Jakie pierdy. Dobra, jeszcze została ci różka Harego, zbieramy śmieci i wieczorem odpalamy rakietę. Różkę robić? No. Dobra. Zobacz, ile ma tam napisane shotsów. Pewnie z 5. Magic shot, bots, shots. Ty wali tym kadzidełkiem, tak jak na komary. Dobra, dawaj. 8 strzał. Pamiętajcie, jak już macie, chociaż nie powinno się w ręce trzymać, ale i tak ludzie są idiotami i trzymają. Ja jestem idiotą, więc też trzymam. To jeśli już, to trzymajcie o tak, żeby nie zasłaniać wylotu tego, bo zawsze może wam wyskoczyć stąd dupą i poparzyć rękę. Jeden już przypadek był. No. Andrzej, pozdrawiamy. O kurde, ty... Trzęsie ci się to kadzidełko strasznie. Puszcza mnie. Właśnie widzę. Powiem ci, to kadzidło to takie rozwiązanie 2 na 10. Od razu można było sprawdzić, jak w teorii działa to kadzidełko, bo każdy ma, ale nikt nie odpala, nie? Kaczor odpala. Zostaw to kadzidło, odpal już to normalnie. Chociaż komary będzie odganiał. O. Kokus pokus czary mary, twoja stara gna po browary. Co to? Jak się przysiad robisz jak taka żaba. Tu 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 tu. O, jak się odbijają. Nie obycie się strzał. A ile jest? Chyba wyżej. Oj, koniec. Koniec! O, człowieku! Strzał! Rezerwa jest normalnie! Chyba już, ale chyba nie, teraz. Ale nie celuj we mnie. No. Dobra. Boże, tu. Widzimy się wieczorem, jak będziemy te rakiety już odpalać. Ogólnie takie zestawy do zabawy są dla dzieciaków. Yeah, super zabawa! Pamiętajcie, drogie dzieci, nie zostawiajcie w lesie śmieci. W międzyczasie widzicie, zbieramy i śmieć. Słyszałeś mój wierszyk? Tak. Widzowie słyszeli? Tak. Zapamiętajcie. Czekaj, bo... Dobra, dawaj, obojętnie, to dwa zestawy naraz odpalamy, więc wiesz. Tylko te plastikowe cypla, jak możesz, kaczorku, to chowaj do kielni. Wiesz? Wiesz co, czekaj, to ja zrobię na szybko tak. Schowam zapalniczkę, powyjmuję tu sobie w kubkę, to złożę. No, no. Bierzemy na szybko. A nie możesz od razu, no, no. Tylko wiesz, żeby później te cypelki pościągać, bo to leży i leży. A dla tych osób, którzy pytają się, czy sprzątamy, tak, sprzątamy zawsze po strzelaniu, ale nauczyliśmy się teraz w trakcie strzelania sprzątać, żeby po prostu zabierać to, żeby później mieli czasu tracić. Bo gdybyśmy nie sprzątali, to uwierzcie mi, że tu byłby syf, kiła i mogiła. Od 3 lat tu już dudnimy, więc gdybyśmy je sprzątali, to naprawdę byłoby multum śmieci. Czasami po prostu brakuje czasu na sprzątanie, ale to w wolnej chwili wpadamy. Przecież wracamy tu, no, bierzemy. Dobra, dawaj, odpalaj te rakiety, później jak coś możesz gdzieś tu... Ty... Tak, jak będą jakieś słabizny, to można dawaj. Ajar, tak, potem możesz na przykład w poziomie po wodzie puścić. I tak ludzie tego nienawidzą jak skurczysy, zobaczymy. Co, nie lubią ten po wodzie? Ja tam lubię efekt odbicia lustrzanego. Ale poszła. Tu kij gdzie spadł? No, gdzieś tam. Gdzieś mi na dubem kij spadł, ty, perfidnie. Dobra, dawaj następną. Następna. Szukam tego kija, nie widzę go. Dobra, dawaj następną.
Takie, powiem ci, rakietki, nie, no. Do zabawy, znaczy, no, no nie do zabawy takiej dosłownej. Silniczki dobre. I echo się ładnie roznosi. Dobra pogoda jest. O, kijek spadł. Dawaj, dawaj kaczorek, bo czasu nie ma. Time is ticking. O. No taka, pójdź jedną po skosie. Po skosie? Kurde, tu. Tu wpadł, o tam. Człowieku, jak te kije się wbijają. Po skosie? No. Wiesz, może dlatego, że mamy rurkę prawie w pionie. Jest tam, nie wiem, może z 5% tylko skosu. Dlatego nigdy się... Już mi się gaz chyba kończy. Powoli w zapalnicy. Wow! Ładnie, przeleciała na drugą stronę bajora. Jeszcze? No jak, mamy to, dawaj, aplikuj kaczor. El General, dawaj. Dobrze ustawiłem rurkę w miarę. Dobrze, dobry z ciebie boy. Mogę nazywać cię kaczor boy? Kaczor Tazan? No to... Przecież chyba nie jestem kaczor woman, nie? O, tato tak w ogóle, jakby nie ma efektu. Nie jestem przecież kaczor girl, kurde. Ale powiem ci ogólnie, te zestawy sylwestrowe to takie... No, dla najmłodszych bardziej, dla najmłodszych. Jakby rodzice mają dzieci, które kochają pirotechnikę i mają zaufanie do swoich dzieci, to jak najbardziej, nie? Coś takiego. Ja mam gdzieś zapalniczkę. Albo dobra, nie będę mówił, kiedy ja odpalałem pirotechnikę. No ja byłem gówniarz, jak odpalałem, ale to za moich czasów, to wiesz, o, gasić chyba skończył, co? Jest. Muszę przygotować wreszcie opalniczek. I... Ale poszła. Szybko walnęła, szybki crackling i szybko zniknęła. Fajnie, to Panzerstein! O, ta to tak delikatnie poszła. Zestawiki takie, do zabawy dla najmłodszych. Tak, żeby tak sobie... Dobra, żeby nie przedłużać, wbijaj się na kaczora kanał, kaczorek. Nagrywa filmy wreszcie. Mój dodatkowy kanał Machony bez spiny, Instagram Machony 6x9 oraz kaczorka Gregor.Wojtek. Trzymajcie się ciepło, no i wbijajcie do sklepu Pirohit. Z kodem rabatowym wychowani macie 5% na wszystko. Nara!